Serio przyjeżdżam złożyć krzesło. Tyś na Omegle, jestem na Ome. Hej! O, ale masz się. Dobrą jakość! Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Ty mi robiłeś overlaya! No, robisz live'y jakieś czy coś? Nie. Robisz. Wiesz co? Z kolegami jestem na Discordzie. Przekonali, żebym wszedł. I to wszedłem. A ile masz lat? 17 lub przykład. A. Chyba masz 16. No ja mam 16. A. To myślałem, że jestem młodszy. Nie, 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 nie. No was, jak to wiem, mi robił. Na YouTubie. Zarąbiście, tak jak zawsze. No to fajnie, fajnie. Jaki masz aparat? Tutaj teraz? No. Sona 7.3. No to wiedziałam. Taka lepsza jak. Nie, ja mam z aparatu. 123. Jakiego? 10 zł. Miksa GH5. Tylko, że ostrości trochę mi nie łapie, muszę zaraz... No nie, jest tak nie. No. Dzięki Szczepan za 10 zł. Jest taki sam, ale... niezły. Dzięki, taki se. Czekaj, ja się do ciebie dopasuję. No nie. O, no i elegancko. Też miałem tutaj takie ledy. No widzę. Aczkolwiek się rozkleiły. Tak? A ty w ogóle nagrywasz coś, czy co? Czy ten? Nie wiem. Nie. Nie, nagrywasz coś. Powiedziałam na story. Boże, co ty taki jesteś, nie wiem. No, masz live'a nawet! Ale kłamca. Ja no, ale nie mogę. Ale się tutaj. Spokojnie. Nie, no ja bym cię nie okłamała, słuchaj. Tak? No, masakra. No jak on dzisiaj, ci dzień minął? No, jestem chora generalnie, więc przeleżałam cały. Zaraz przyjeżdża kolega, żeby mi fotel złożyć. I masz jakiś fotel z Diablo? Nie. Dobra, jak się twoje fotele skręcały? A masz Diablo, no, super. Jak się skręcało? No normalnie, bez problemu. A miałeś śrubki, dobra, to jest głupie pytanie, miałeś śrubki tak, w fotelu, czy... Nie, to były w oddzielnie. Ale w niektórych miejscach były... A to jest łatwe, strasznie. No ja nie podołałam wyzwaniu, nie? Bo albo mi śrubek nie przysłali, albo nie wiem co. A jakiego zamawiałaś? Mam... Mogę ci pokazać w sumie, tylko zmienię kamerę, żeby ci pokazać. No, wystarczy nazwę. No, nie pamiętam. Taki biały. Ten. X-ray. Możliwe. X-ray. Nie, 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 to jest... czekaj. X-ray. Cześć, Karol. X-horn. A, to jest X-horn też. No to jest X-horn, no. No to z nim... Nie było chyba problemu. No to możliwe, że te środki są od razu gdzieś tam uczepione, ale wydaje mi się, że zawsze było takie pudełeczko plastikowe, no, z taką instrukcją i tam były śrubki. Tak, tą instrukcją. Ja dostałam te pudełeczko plastikowe, ale tam są takie... Popatrz, bo tutaj ogólnie tej instrukcji, nie? Tak, zagnę, żeby przekazać. Jest ten śrubokręt, wiadomo. Tak, tak, tak. Są te dwie śrubki i te dwie śrubki mam, te małe. Tak. Są jakieś dwie przejściówki, nie wiem co to jest. I jest jeszcze tutaj 14 śrubek takich zwykłych pokazane, nie? I ja tych śrubek nie mam. No ale w tym pudełeczku właśnie plastikowym, gdzie była ta instrukcja? Nie, tam na 100% nie było, tam były dwie śrubeczki. I ta instrukcja w ogóle była w... nie była w tym pudełeczku, była oddzielna. No to coś może być. No ale kuźwa, no nie. Bo ja pamiętam, że to plastika się tak otwierała i tam wszystko się znajdowało. Nie, no to ja mam takie małe pudełeczko. Czekaj, przyniosę, nie? Wyrucham cię. 3 złote. Boże, ale jesteś sexy. No, ja mam takie coś. Takie małe. No i w tym właśnie. Aha! No to nie, to mi się wydaje, że są gdzieś w tym fotelu. Mówisz? Jak na przykład jest... siedzisko, na którym się siedzi. No. A pod nim jest coś takiego metalowego. No, jest. I to nie ma szybek w przypadku? Na pewno są. I są śrubki. Gratuluję. I są chyba. No i wydaje mi się, że... cóż, nie? Tak, słyszę, lekko, ale słyszę, no. To wydaje mi się, że z każdym tak elementem jest. Czekaj. No. To wydaje mi się, że tak z każdym elementem jest. I z tym siedziskiem. W sensie, bo to są takie śrubki, takie... Nie wiem, ja bym ich nie odkręciła. No ale nie śmiejcie się ze mnie, no. No bo do tego miałaś ten taki śrubokręcik taki srebrny. Czekajcie, spróbujemy.
O, i dupa, śrubokręt leży na dole. A tam na przykład po boku, jak się dokręca te... o to, nie? No to tam też powinny być jakieś śrubki, żeby to... No tak, ale one są takie, że nie da się... Co? Nie, też są takie po bokach. No są takie same jak tutaj, ale one nie wyglądają na takie do skrócenia. Karol, ty źle w ogóle to odebrałeś. Dziękuję, dołożyłeś bajeczkę, piuteczkę, parę sydów. Proszę cię, dziękuję Karol, mega. Ale czy to takie skręcone by było? Tak bez wysiłku? Tak. Czekaj. To się nie odkręca, nie idzie. Serdecznie, trzeba drugi beczko, piąteczka prowadzę. Dziękuję. Nie, to na spokojnie mówisz, ale tym drugim. Nie, no co ty? Tak. Nie, no teraz to ja włączę streama. Ja pierdzielę. Czekaj. Ten fotel kto robił? Ten czarny? Kto go kręcał? Ten. On był... Nie wiem, chyba ojciec. Nie wiem, mam go x lat. No. Coś się kręci. No i ty masz teraz na sobie to siedzisko, nie? To tam po bokach, wydaje mi się, że też są te śrubki. No to tam na tamtym... Nie, ale one nie są takie Nie trzeba odkręcić, serio? I potem przykręcić jeszcze raz? Tak. Tylko teraz tu będziesz musiała zamontować taki element czarny, który był w oddzielnym pudełku kartonowym. I wiesz, że do mnie kolega właśnie jedzie, żeby pomóc mi skręcać ten fotel i szukać śrubek? Ja jakby... Nie, ale w dwie osoby się lepiej składa, bo to nie trzeba złączyć taki. No, to taki będzie mój wymówka, że tak powiem. Albo zostaw te śrubki, niech też szuka. Ale szczerze, na wszystkich tutorialach, jakie oglądałam, te śrubki były w oddzielnym tym. No właśnie były, nie wiem czemu tak się stało. Ale pamiętam, że na tym siedzisku pod nim zawsze był. Nie ma ich 14 na pewno. Po prostu za nowoczesny fotel, nie? Ja w czasach... Wiadomo. A tak. Jak tam overlay, jak się sprawuje? Zajebisty. Ale tylko, że no, wczoraj grałam w sumie w gierki. Fajnie. No mega. Jak ci idzie na YouTubie streamowanie? Nie, już coraz mniej. Kiedyś pamiętam, że się streamowałeś w dzień. No. Później jeszcze live'a dwuletniego robiłem, ale już się chyba... Jakie... Tak ile? Czy jakiegoś polskiego takiego, że mi tak wyrucham dzień przymrzali. Ja 3 tak złote. Dzień robiłem live'y. No. Później też był taki moment, gdzie z Nesterem się walczyliśmy, kto będzie mieć dłuższego live'a. Okej. Okay. Razem mieliśmy dwutygodniowego. No i ja miałem taki czas, który miałem maksymalnie, wiesz, jak są te przedłużone live'y. To na przykład czasami zdarza się, że ktoś tam przedłuży do 10 godzin, 5. No to ja miałem tak do 470. Serio, się mówię teraz. No i przez jakiś tak rok się codziennie robiło live'y. O i kurde. Odliczało, no nie? No, było fajnie, było ciekawie. No i od tamtego czasu jakoś potrzebowałem przerwy, no bo jednak trochę to głowy zryło. I oto też wróciłem. No to spoko. No to ja pół roku dopiero na YouTubie w ogóle całym siedzę. Nie, widziałem. No tam też były jakieś tam szoty, coś z tego. No, były. Pojawiały się. To on jedzie, to i no jedzie, no. Ale cicho, macie mu nie pisać tego, że ten... Nie, ja polecałbym zostawić te śrubki tam jak były i ja szukam. Tak? No, ciekawe czy znajdzie. No, ej, bez kitu! Zrobimy tak! Tylko dokręcę to. Nagrywam z tego, Karol, I to ona nie znajdzie, 100%. Serio. Dobra, elegancko. Dziękuję Karolu serdecznie. Aczkolwiek... 2 złote. Siema, własni Wale Skuna, jestem już skuty jak El Bendy. Zajebiście, Brady, serio, cieszę się. Nie, fotelek będzie fajnie się sprawiać. Fajne są te horny. Tak? I horny, i reje, x-reje. Nie, ja myślę, że tak, bo jak... Taki mięciutki strasznie. Poduszkę też ma miękką. No. Ten biały niby jest biały, ale on się jakoś nie wyjdzie. Tak? No, jest mi się markerem pomalowało. Ale normalnie palce tak się... No, mam jakąś, dostałem jak ten. Instrukcję czyszczenia też. Tak? Nie, no. To nie miałem. Przemów. 100 złotych.
Żeby ci tak głupkowa to nie było przez te krzesło, to masz na pocieszenie XD i mówiła, że dzisiaj damy rybicę, co przemoc zrobił. Twarz w okularach przeciwsłonecznych, napięty biceps, karnacja jasna. Mamy na mieszkanie! Dziękuję przemoc za 100 zł. Ja cię dupię. O kurczę. Dziękuję bardzo. Bez kitu zrobimy tego pranka na tony na 100%. Dziękuję bardzo przemoc za dobicie celu. Ja pierdziele. Tylko, że jak live'a widział ten tony. Nie. On swojego skończył i jedzie. Nie wiem, czy znasz tonego. Nie. No, on też ma ton. Dziękuję przemoc. Pisz do mamy. Normalnie, piszemy do mamy. Mam 16 lat. A ty jesteś 04 czy 03? 04. Okej. A ty 5? No, ja 5. Z Lukidem, ale... Dziękuję tak. Matku. No dobrze, Zyskosia, ja ci nie będę zabierać czasu. Bo ja też to już zamulam, jak na siebie. Fajnie, że pomogę z krzesłem. Powodzenia życzę. I niech się krzesełka sterowuje. Dzięki, dawaj. Okej, trzymaj się. Ja nie wytrzymałam z tym krzesłem!